Kochani, dzień dobry, witamy się z wami w kolejnym vlogu na naszym kanale. My w dalszym ciągu jesteśmy w Krakowie. Wstaliśmy z samego rana, energia nas rozpiera i lecimy na śniadanko. Później pójdziemy na spacer, przespacerujemy się na rynek krakowski. Właśnie zakładam biżuterię. Kotwica musi być. Smycz na spacer. No, zaraz cię, mój pupilku, wyprowadzę, a my co? Rozpoczynamy ten dzień, idziemy na śniadanko, jesteśmy głodni, jesteśmy spragnieni tych pyszności, które na nas w tym hotelu czekają. My w dalszym ciągu jesteśmy w AC Kraków Marriott. Tak się nazywa ten hotel. Piękne, bardzo dużo piękne. Osób pytało nas i prosiliście, żeby jeszcze coś pokazać, więc jeżeli będziemy mieli czas i ochotę i możliwości, tak, to na pewno... Zarobieni. No wczoraj przynajmniej byliśmy zarobieni, nie gadaj mi proszę no, tutaj wczoraj był intensywny dzień, takich tekstów. Ale sobie właśnie zerkam za okno i jestem po prostu pełen podziwu, bo jest chwilka po godzinie 8, a tu, odkąd tylko otworzyłem oczy, to jest maraton, po prostu jeden za drugim biegnie gęsiego, podziwiam naprawdę ludzi. My dzisiaj pójdziemy na siłownię, nagramy tak? Film z siłowni hotelowej, tak, i pokażemy właśnie wam tę siłownię, zobacz, tam wszyscy ludzie biegają, no. A ty co, zestroiłeś się jak na kolację i myślisz, że tutaj świat zwojujesz. No, naprawdę. Zwojujemy go na pewno razem, kochani, my lecimy na śniadanko, zapraszamy was do spędzenia tego dnia z nami i widzimy się już niebawem, pa! To start the rebuilding of life, the roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my śniadania tutaj naprawdę są rewelacyjne. Ja sobie nałożyłem pasztecik, pastę jajeczną, wrapa z łososiem. Tutaj mamy długo dojrzewającą szynkę. Zastanawialiśmy się wczoraj na kolacji, co oni z tych szynek, które są w lodówkach, robią. I dzisiaj na śniadanie odkryliśmy ten sekret. Otóż jest taka trzyneczka, którą można sobie pokroić, nałożyć. I to jest ten ser. A to jest ten ser, który też tam jest w lodówce. A tutaj mamy talerzyk Patryka, jak zwykle na ja bogato. Ja czekam jeszcze, aż przyjdzie moje zamówienie. Stroisz się, jakbyś szedł obrabować zamek na Babelu. Absolutnie, ała! Co zrobiłeś? Uderzyła mnie klamra w jajeczko. O, ale nie boli, boli, boli. No Przemysław, co ty robisz? No przestań! No to mają być vlogi z życia codziennego. Tak, jakby się ktoś zastanawiał, w jaki sposób właśnie my funkcjonujemy, to Patryk... Nie. Bije się po jajkach paskiem. Czekam właśnie na tego wariata, naprawdę ciężka sytuacja, trudna sytuacja, prawie trzeba było dzwonić po pogotowie, bo naprawdę no ledwo uszedł z życiem po tym ataku paska na przyrodzenie Patrycjusza. Szykujemy się właśnie na spacer. Co ty nagrywasz? No właśnie tutaj podsumowuję. Ty się ciesz, że ja mam do siebie dystans, bo nikt normalny by czegoś takiego do internetu nie wstawił. No nikt normalny, idę się ogarniać. Nikt normalny nie bije się po narządach rozrodczych paskami. No. Jakieś sadomaso tutaj uprawiasz. O czym mówiłem? A tak, szykujemy się właśnie, idziemy na spacer. Mamy zamiar przejść się teraz na rynek, na Wawel, pozwiedzać stare kąty. O czym my jeszcze w sumie nie wspominaliśmy, to w lobby przy recepcji znajduje się tak zwany cafe point, czynny od 10 do 16, więc w tych godzinach można sobie wziąć, zrobić kawkę w kubeczku termicznym na wynos i pójść po prostu sobie pospacerować, więc bardzo fajne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które przyjeżdżają do Krakowa, żeby troszkę pozwiedzać, albo nawet po to, żeby się napić tutaj spokojnie kawę i sobie popracować. Dotarliśmy na rynek, powiem wam szczerze, naprawdę wyszliśmy z hotelu i okazało się, że jest tak zimno, jest tak mroźno, że nie będziemy szli spacerem, zajęłoby nam to jakieś 20 minut, więc nie jest to jakoś mega daleko.
ale biorąc pod uwagę fakt, że jest naprawdę mega mroźno, to stwierdziliśmy, że oszczędzimy sobie tą drogę z hotelu na rynek, zamówiliśmy taksówkę, także już teraz dojechaliśmy. Powiem wam szczerze, że naprawdę lubię być tutaj w tym miejscu, mega mi się tutaj podoba, jest zupełnie inaczej niż w Warszawie, zupełnie inny klimat, jakoś tak mam wrażenie, że inni ludzie... Boże, jaka no, jest silnica, ludzie, tu się nie da w ogóle funkcjonować. Właśnie mówiłem o tym, że chcieliśmy się przejść tutaj spacerem, ale jest tak zimno, że wyszliśmy z hotelu i mówimy sobie, o nie. Znaleźć jakąś dobrą restaurację, bo na gardło nam zaraz padnie. Jak nie zapalenie ucha, to po prostu ból gardła. The roads that lay open are many. When the old one's gone under the knife, and I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow. Chodziliśmy 15 minut i Przemysław zaciągnął mnie już na coś ciepłego do picia. Usiedliśmy w takim, zobaczcie, fajnym ogródku, bardzo klimatycznym. Jest to polska restauracja o nazwie Wesele. Czyli coś, co ty ujawiasz chyba najbardziej. Dlatego Przemysław mówi, chodź, poszukamy jeszcze może jakiegoś innego miejsca. Ale ja mówię, jak tu jest polska kuchnia i jeszcze restauracja nazywa się Wesele, no to gdzie ja mógłbym i w inne miejsce pójść? No absolutnie. Co ty małpujesz po mnie? Małpuję po tobie, bo jestem tak zadowolony, że się ruszyliśmy i że wyszliśmy, ale kochani, jest tak zimno, że odczuwalna w górach, no ani jednego dnia nie było aż tak zimno. Tak, to się z tobą zgadzam, ale to jest właśnie to, co mówiłem wcześniej, jak szliśmy tutaj, że naprawdę, kurczę, aż mrozi. Mamy tutaj w Krakowie też Witkac i Przemysław sobie upatrzył plecak i bije się z myślami, czy warty jest tej ceny, czy nie. Ale masz, Przemysław, piękne tutaj światło, aż nie chcę kończyć tego wejścia, bo naprawdę elegancko wyglądasz, jakbyś na wesele mnie co najmniej prosił. Proszę bardzo, wielki... Wielbiciel, koni. Nie no, ale tak nie zagaduj mnie, bo poruszę. Słody życie dla rozgrzania organizmu. Ja zamówiłem sobie standardowo grzańca, tym razem białego. Dlaczego ja mam zawsze z czymś problem? Chciałem się tylko wytłumaczyć i powiedzieć, że ja robię to dla zdrowotności, dla rozgrzania swojego organizmu. Jest, tak jak już wspominaliśmy, chyba piąty czy szósty raz, ale dawno nie było tak zimno, jak jest dzisiaj. Ja to jestem po prostu pełen podziwu i pod pełnym wrażeniem naszych widzów, że oni są jeszcze w stanie znosić te nasze przygody, bo ja... Jakbym sobie oglądał takie vlogi turystyczne, pokazywanie hoteli, fajnych miejsc w naszym wydaniu, to bym się zastanawiał, czy ci ludzie są po prostu normalni. Ja się zastanawiam właśnie, czy te 30, 40, 50 tysięcy osób, czasami więcej, które nas ogląda. Kochani, czy wy jesteście normalni? To jest po prostu hit, to co my odstawiamy i to co próbujemy wam pokazać. Ja tak pięknych i wyjątkowych filmów jeszcze nie widziałem. Ale naprawdę mi się wydaje, że ludzie myślą i mają nas za niespełna rozumu, no ale taki nasz już chyba los. O kochani, co to był za wieczór, totalnie nie spodziewaliśmy się takiego rozwoju sytuacji. Spotkaliśmy tutaj w Krakowie naszych znajomych, których znamy od ponad 10 lat. Zasiedzieliśmy się tak w jednej z restauracji, że dostaliśmy nawet kartę lojalnościową. Miałem troszeczkę więcej ponagrywać z samego Krakowa, ale tak jak wspominaliśmy, było naprawdę bardzo zimno. Przyszedł do mnie Przemysław, powiedz mi, jak ci się wczorajszy dzień podobał? Nie, naprawdę było bardzo przyjemnie z tego względu, że jaki ten świat jest w zasadzie troszkę głupi, że znamy się z nimi tyle lat, mieszkamy w zasadzie niedaleko siebie, a dopiero po... Kiedy ostatni raz się widzieliśmy? Ze 4? Nie, ze 4 lata nie, ze 2-3 lata temu w restauracji w Warszawie, ale to też był przypadek tak naprawdę, że się spotkaliśmy. Dzisiaj jesteśmy już po śniadaniu.
Ale chcesz dokończyć jeszcze jakąś myśl? Tak, że w zasadzie ludzie często jest tak, że mieszkają obok siebie, a nie są w stanie wygenerować czasu, żeby się spotkać, a tutaj po prostu, jak tylko się dowiedzieli, że my też jesteśmy w Krakowie, to rzuciliśmy wszystko. Każdy podkładał jakieś swoje zaplanowane rzeczy, żebyśmy jak najwięcej tego czasu razem spędzili i właśnie tak się stało. Byliśmy później u nas w hotelu na basenie, poszliśmy zjeść kolację, posiedzieliśmy tutaj w apartamencie. Naprawdę bardzo fajny i bardzo taki miły czas spędziliśmy. Taki powiew świeżości też, taka fajna, nowa, świeża energia. I to jest chyba też coś, czego nam ostatnio tak brakowało, nie? Że tak jak często jak podróżujemy, jak odwiedzamy właśnie różne miejsca. My jesteśmy cały czas we dwóch. No, zazwyczaj też moi rodzice są gdzieś tam, te same osoby w naszym gronie, w naszym towarzystwie są, a tutaj rzeczywiście bardzo fajnie, także no super czas. Nasza przygoda z hotelem AC Kraków Marriott dobiega końca. Naprawdę było bardzo fajnie, jak mogliście zobaczyć, mieliśmy piękny apartament, było pyszne jedzenie, lokalizacja tego hotelu jest też naprawdę dobra, ponieważ 15-18 minut spacerkiem jest do wszystkich najbliższych i najważniejszych atrakcji, jakie tutaj w Krakowie mamy. Okolica też tutaj jest naprawdę przepiękna. Zerkamy właśnie na błonia, które rozpościerają się dookoła całego hotelu. To co? Powoli będziemy się zbierać. Trzeba niestety pozanosić wszystkie rzeczy do samochodu. I co? Kończymy tego vloga. Będzie to troszeczkę krótszy i inny film, aniżeli planowaliśmy, ale czasami ważniejszy jest ten wspólnie spędzony czas. My wam polecamy ten hotel bardzo serdecznie. Jak już wspominaliśmy, byliśmy tutaj na zaproszenie. Także było naprawdę super, było ekstra. My was serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Dajcie znać, jak ten film się wam podobał. Ja jak zwykle się odpaliłem i chyba wstawimy ten fragment, którego myślałem, że nie wstawimy. Ja mam do siebie dystans, uważam, że trzeba się z siebie śmiać, potrafić się z siebie śmiać i wszyscy, mam nadzieję, że to zrozumieją. Także co, my wam dziękujemy za dzisiaj. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, kochani. Pa!